No siema, z tej strony Mieciu, a to dziś już jest odcinek na polskiej wsi, tym razem Farming 19, z powrotem wróciłem, ale to nie jest, jak widzicie, już troszeczkę inne. To nie jest mała wieś, tylko mam, zagospodarowałem się na niejakiej, na wsi, na niejakiej mapce Bolusiowo V2. Bo to jest ta sama mapka, co akurat grałem wam w Farmingu 11. Widzicie tutaj moje wszystkie no, maszynki, moje traktorki, kombajn. Mam akurat bizona, rekorda. I dzisiaj w odcinku będę chciał pojechać skosić wam. Bo w Farmingu 19 jeszcze nie kosiłem tutaj na odcinku zboża kombajnem. I dzisiaj mam zamiar kosić. Widzicie tutaj mam trzy belki. Jedna ze słomy, bo w prasie mojej tej o tam... Sip mnie zostało trochę słomy i się zmieszało z trawą, to i tak wyszła belka słomy, a tutaj już bele z trawy. Bo pokażę wam jedno. Kosiłem sobie łąkę. Kosiłem tutaj łąkę i sianokosy miły. O, tutaj widzicie? Tą łączkę małą wykaszałem. A dzisiaj, kurde, ja pojadę kosić dla was ten jedno zboże. Pojadę skosić wam dzisiaj ten. Ja wcześniej kosiłem tam pszenicę, może wam dzisiaj bym skosił ten rzep, jęczmień, ten owies może i rzepak. Owies z rzepakiem mogę skosić. Bo pszenicę kosiłem 2 tygodnie temu, o ile się nie mylę. No dobra. To sobie już przygotuję traktor moją tutaj. Widzicie, 60-teczkę. Dobra, uwaga, odpalamy. Widzicie, tak się... Trzęsie komin, ale to taka animacja w tym modzie jest dodana, że akurat rura wydechowa od ciągnika tutaj się trzęsie, ale bardzo to wygląda tak trochę realnie. Ciągnik ma jedyny minus to, że on tak powoli się cofa, ale to już tak zrobił autor tego moda, ale poza tym bardzo fajnie to wykonał. Dobra, to jedziemy sobie na jedno z swoich pól, które mam. O, tutaj. Czekajcie, bo może, wiecie co, sprawdzę, czy nic się nie stanie. Wiecie, nie, ja się kurde nie, ja się nie baję ustawieniami, bo będzie za głośno i mnie będzie ledwo co słychać. To sobie, wiecie, zatrzymam się tu. O i tutaj widzicie, to pole mam, owiec, a tu rzepak. Więc sobie dziś tak będziemy chcieli skosić. Dobra. No to teraz idziemy po mój kombajn. O, to jest mój kombajn. Bizon Rekord New Holland. Taki, kurde, fajny kombajnek. Kupiłem go. No i odpalamy. No. No i sobie jedziemy. Tylko, kurde, czekajcie, bo... Czy ja dam radę wycofać? Czekajcie. Wiecie, cofnę się moim Ursusem, to jest akurat mój Ursus 912. Taki, widzicie, traktory mam już stare, ale wiecie, niepotrzebne mi jakie tam, jakieś tam, wiecie, dobre traktory. Te dobrze chodzą, tylko widzicie, stan wizualny wyglądają na takie już, takie wysłużone traktory. Patrzcie, jak ten mapa... Zobaczcie, no pogięte takie koła ma, lekko wychylone, nie? Ale to już tak tego moda zrobili akurat. Ale bizonek, widzicie, jak ładnie prezentuje się taki ładny, nowiutki kombajn. Zawsze mam cholerę tu problem z tym wyjazdem na ulicę, aż kurde się męczę lekko, wiecie? Jak ja to teraz, wiecie, muszę trochę popróbować. Ja pierdzielę. Patrzcie. I nieraz często mi się zdarza, że przypierdzielić w płot. O, tym razem mi się udało. O, to dobrze. No i jedziemy sobie tutaj na to jedno z moich pól. I będziemy zaczynać koszenie. No i tutaj se zaczniemy od tej strony, bo tam idzie jeszcze w prawo to pole. Taki ma kształt taki dziwny. O kurde, przypierdzieliłem słup. Zacznę od lewej. No tutaj ciężko, bo tu stanąłem traktorem i to jest właśnie to. Akurat słoma, belki, nie wiem. Ja chyba słomy, wiecie, nie będę
Ja słomę włączę sieczkarnię. Słomę będę ścinał na sieczkę, patrzcie. O, taki tutaj bajer. Wciskam sobie przecinek na klawiaturze. I bum. I teraz słoma będzie przecinana na sieczkę. Trzeba tylko sobie rozłożyć kombajn. No i włączać żniwiareczkę i kosić. I widzicie, takie to pierdoły. O. I patrzcie, jak słoma. I jak się na sieczkę kombajnem kosi, to właśnie słoma wylatuje o w ten sposób, że po prostu wióry takie wylatują. A nie taka normalna słoma, którą by się prasowało na belki. No tutaj, kurde, patrzcie, jaki jest podjazd, że aż trzeba lekko header chyba podnieść. No tutaj jest pod górę, aż mi to wkurza nieraz. Oczywiście, jak ja skoszę później, może w następnym odcinku zrobię taką, no tutaj zrobię podorywkę, bo obornika akurat tutaj nie mam na tej mapie, nie ma pryzmy z obornikiem. To ja tutaj zrobię po prostu podorywkę zwykłą i nasypię tutaj nawozu, zwykłego takich, kupię, mam rozsiewacz nawozu na gospodarstwie, to se na spokojnie mogę tym zasiać. A tu soja rośnie. Oj, soja tutaj rośnie na tym polu, ale ja tutaj nie koszę, bo to akurat nie jest moje pole. Mam akurat ze sobą prawie cztery pola, bo tam jeszcze za wioską, tam mam takie jedno, ale już kurczę jest tam podorywkowane było. Już tam i wsypałem tak zwany ten taki nawóz, wapnowałem takie. Wapno sypałem, o, jeszcze tutaj chcę, kiedyś kosiłem, ale tamto pole właśnie, nie mówię, sprzedałem, tamto spodorywkowałem i sprzedałem. Mam tutaj cztery swoje pola, tam jeszcze to z rzepakiem i tutaj z rzepakiem dziś oczywiście będę kosić. Czekajcie, co on nie rusza. Czekajcie, czy ja coś zapierdzieliłem? Patrzcie, ej, to jest jakieś zbugowane, patrzcie. Nie mogę ruszyć w tą stronę, mnie to wkurza normalnie, o. I się blokuje, no kur. Czekajcie, wyłączę sobie żniwiarkę i spróbuję wycofać jakoś. No, no kurde, patrzcie, to jest jakieś zbugowane, nie da się nic chyba z tym zrobić. O, i nic niewidzialne i uderzasz w coś, kurde, co to ma być? Ja pierdzielę, jeszcze to pieprzone drzewo, ja muszę je kiedyś ściąć piłą tutaj. Ja muszę chyba teraz zawrócić i sobie kosić odtąd. O. Sobie odtąd zacząć kosić już. No, świeżutki się przyjął ten owiec. Bardzo fajne zboże. Pewnie ziarno w dobrej jakości będzie tego owsa. Mapka ogólnie Bolusio jest bardzo mała, ale moim zdaniem prezentuje się świetnie. Kiedyś to ja miałem tutaj na swoim, miałem kiedyś innego takiego kompa, to ja na swoim kompie miałem save'a z Farminga 19, to ja 2 lata temu też kosiłem sobie o to pole na tym, ale to już wiadomo, i odpaliłem nowego save'a z tego Bolusiowa. No i tym razem akurat sobie, no, wszystko robię od nowa, ale wszystko idzie jak po maśle. Więc powiedzmy, że jest ok. Jak będzie 50% nasypane w kombajnie, to ja już sobie będę. Ja, jak jest połowa w zbiorniku, to ja już sobie sypię na przyczepę nawet. Bo zanim ja do setki, kurde, napełnię zbiornik, to całe pole skoszę, a ja chcę, kurczę, 2 razy sobie wysypać. Ja nie chcę aż tak ciągle, wiecie. Później tutaj ten kawałek sobie skoszę, bo header by nie sięgnął, ale w sumie można zobaczyć. Bo zobaczę, czy to sięga, czy nie. Czekajcie. Jakoś sięga, ale wiecie co? Nie. Mi się zaraz pewnie header w pewnym momencie wyjdzie nierówno, ale nie, trzyma się. Mi się zdaje, że nieraz wyjdzie mi nierówno i zostawię tu jakieś łany tego zboża i kurde. Nierówno będzie tak skoszone, tak byle jak. Ale, no to mi chyba jedno wysypanie tylko wystarczy, widzicie? Bo zbiornik jest trochę pojemny w
tym bizonie. Fajny bizon, kurde. To jest bizon rekord. New Holland jeszcze, kurde. A New Holland? No. Bo tak to zrobili, że bizony akurat... te bizony produkowane w Płocku były, kurcze, jakoś chyba się... jakoś się zgodziły pewnie z tą firmą New Holland. Tak sobie myślę. I że dlatego nadali właśnie... nadali temu modelowi bizona rekorda nazwę jeszcze New Holland, kurde. I dlatego tak, ale fajne dosyć kombajny, kurde. W miarę taki dobrze duży zbiornik, kurcze, zmieści się tam. Się zmieści trochę tych ziarna zbóż, no. Ale to już, kurde, będzie tyle z tego zboża. Ale spokojnie, no przecież ja tylko nie koszę tego pola. Przecież dzisiaj jeszcze kosimy sobie ten, będę kosić rzepak. Tak więc na spokojnie. Później tutaj w następnym odcinku przyjadę traktorem którymś, może 912 czy 60. I zrobimy tutaj sobie podorywkę i będę sypać wapno. Bo wapno sypie się tutaj, ja sypię wapno po to, by, kurczę, nie mieć, kurde, chwastów w swoich uprawach, żeby one chwastobójcze, takie jest wapno chwastobójcze, ogranicza, kurcze, te chwasty, bo to jest, kurcze, wiadomo, sztuczny nawóz trochę, to jest chemia straszna, ale obornika nie mam, więc nie mam wyjścia i dlatego muszę sobie jakiś inny taki sztuczny nawóz na swoje pola tutaj na Bolusiowie sypać. Akurat widzę wszystko. Znaczy, może. Akurat widzicie, to pole jest takie, że tutaj jest, kurczę, idzie taki pas, nie? Tutaj taki pas idzie, a tu w prawo nagle idzie, kurde, tak, nie, w prawo. To jest takie, nie lubię takich pól, ale jakoś się przyzwyczaiłem do tego typu pól, bo grałem w 11 na... też na Bolusiowie, ale na Bolusiowie nie V2, tylko jest jeszcze takie coś jak Bolusiowo V1. To tam też takie prawie same pola były. Identyczne, tylko jedno gospodarstwo mieliście do dyspozycji, bo tutaj na mapce akurat macie dwa gospodarstwa. Znaczy, tutaj już można sobie dwa gospodarstwa mieć do swojej pracy, więc ja akurat wybrałem to tutaj pierwsze, bo jest bardziej takie wygodniejsze. Bardziej takie nie jest ciasne, bo tamto drugie takie ciasne, że kiedyś grałem na tym ciasnym, to zdarzyło się, że przypieprzyłem w jakieś tam, że zdarzyło się, że w jakąś tam w płot, kurde, ciągnikiem przywaliłem, tak się ciężko wjechało, a kombajnem to ja wjeżdżałem przez taki dojazd, tam był jeszcze, później może wam pokażę, taki dojazd jest, o, już, dobra, sobie już wystawiam rurę. Podjeżdżam 60. Dobra. No i oczywiście 60, fajny mod. Poza tym drzwi otwierane ma. Maskę też. Wszystko, animacje jeszcze tłumika. To dla mnie to jest ten duży plus. Tylko jeszcze, a błotników nie ma z przodu, ale prawie komu to przeszkadza? Jezu, błotniki. Takie małe kółeczka, kurde. Też, kurde, widzicie, z wyglądu taka stara ta 60, ale w miarę sobie jakoś daje radę. Aj, za dziwnie tu podjechałem. Czekajcie. O, dobra. Ja czasem podjeżdżam tak, żeby się na całej przyczepie rozprowadziło to zboże. To zaraz pokażę, bo ja zrobiłem takie, zbudowałem takie coś, że zbudowałem takie budynki. Dobra. To ja już sobie kombajn zostawię tu. Zgaszę silnik. Dobra, niech stoi. I jedziemy sobie do takiego tutaj skupu, który zbudowałem na tej mapie. Tylko czekajcie, dam radę cofnąć sobie na tym. Spróbuję, kurczę, ale może nie wyjść. Czekaj, czekaj. Już, no dawaj, dawaj. Ja tutaj czasem tak robię, kombinuję manewrowanie przyczepą,
do tyłu. Jakoś się nauczyłem ostatnio je cofać przyczepą. Taką, wiecie, co dwuosiową, bo jednoosiową to tam wiadomo, nic nie skręca. Tutaj dwuosioła to skręca, nie? No i się jedzie. No. I pokażę, tutaj są. O, tu jest to ciasne gospodarstwo. Kiedyś grałem sobie, miałem maszyny na tym drugim. No tutaj są te dźwięki zwierząt. Akurat coś się stało, że się ciężko je wycisza. O, to jest ten skup. Ale dodam, że. O, oryginalnie na mapie. O, kukułka. Kukułka tutaj jest. Fajnie. Ten skup do jasnej cholery nie działa. Chcę wysypać zboże, to mogę tylko wysypać na bok z przyczepy na ziemię. A tak do tych. Nie chcę wlatywać, tylko tu wlatuję. A tu jest trawa, wcześniej tu było zaorane pole. Ja tutaj zasiałem trawnik. I tam jest strych na słomę, bo ja tam słomę czasem wywalam z belek, tam wywalałem. O, oczywiście sobie sypię zboże. No i zrobię save'a tylko automatycznego. O. Tutaj ten dźwięk mi się podoba, ta kukułka tak wygląda, takie naturalne to są dźwięki pod lasem. No i wracamy sobie na pole kolejne. Później w następnym odcinku może zrobię sobie taki miks prac pożniwnych, bo to na wszystkich moich polach będę robić podorywkę, sypać kurde nawozy. Dobra, no to jedziemy kosić sobie rzepak. Tutaj już trochę większe pole. No i jedziemy. O, od razu w kombajnach jest takie coś jak stół do rzepaku. Widzicie to przy headerze, to czerwone tutaj. Tutaj automatycznie się akurat mi włącza. No to się tak dzieje w farmingach, tak się działo, ale w farmingu 11 czy 13 można było założyć stół do rzepaku, a tu w 19 już nie ma takiej opcji, by sobie samodzielnie to założyć. Ale tak czy siak gra naprawdę super potrafi wciągnąć. O, tu jest to moje pole, które kosiłem akurat samemu sobie tutaj kosiłem. Znaczy wszystkie samemu, tylko że to nie na odcinku. Tutaj wszystko na tym polu, tutaj co koszę, będę robić prace pożniwne, ale w jednym odcinku zrobię wam chociaż sianokosy na bolusiowie, jeżeli będziecie chcieli, bo kurczę, wiecie, to już od was zależy, co ja tam mam zrobić. Jeżeli tak, no to piszcie w komentarzu, co ja mam ostatnio w farmingu robić, jaką tam mam pracę wykonać. Czy to znowu mam kurczę coś w polu, czy mam kosić łąkę. No. Tak więc piszcie propozycje w komentarzach, a postaram się je spełnić. No tutaj nie wiem, czy to tak dużo weźmie się z tego pola z tym rzepakiem. No kurde, wątpię, bo patrzcie, jest 13%, tak malutko strasznie, bardzo mało. Ale nie potrzeba, ja już se pokosiłem tam trochę, a rzepak tam mimo wszystko i tak lubię sobie kosić kombajnem na bolusiowie swoim bizonkiem. A jak widzicie tą mapkę, widzicie tą mapę tu obok? To jest podróba moim zdaniem, patrzcie. To jest ta cała mapka, to jest z oryginału. Z Rivenport, kurde. To jest z tej Rivenportu ktoś kurde chyba coś podrobił, wiecie, ale ja nie wiem co to jest, ja w ogóle. Coś tutaj się stało, ale mnie to nie interesuje. Po prostu komuś coś nie wyszło i trudno, ja już to rozumiem. No już się robi noc, to sobie odpalę światła, patrzcie. O. Patrzcie, to są zwykłe, patrzcie jak halogeny będą mocne. O, patrzcie jak teraz jest biało. Halogeny w maszynach są potrzebne. Kombajn musi mieć halogeny. Jak się kosi, kurde, zboże już, kurde, jak jest noc, ciemno, to halogeny to są takie światła długie.
by widzieć z daleka. Zobaczę jeszcze raz. O, widzicie, aż tu na boki się rozchodzi światło. Ale na razie mi nie potrzeba, bo jeszcze coś tutaj jest winno. Kurde, widzicie tutaj te tekstury 3D tych drzew, bo patrzcie, przenika się przez nie. No raz, w większości tutaj są z 3D, ale są też te takie normalne już, żadne, w 2D normalnie akurat. Znaczy nie 2D, kurde, jak to nazwać, realistyczne tekstury, ale są te tekstury 3D od tych niektórych drzew tutaj na mapie. O, już jest ciemniej. Oj, bo ja dałem skalę czasu na 30, ja zwolnię ten czas trochę. Kurde, co tak za szybko, czekajcie. Za szybko ten czas mi stanowczo leci. Mi się akurat nie... Tutaj na oczywiście jak się kosi rzepak na polu, to z rzepaka nie ma słomy. Nie leci z kombajnu podczas koszenia rzepaku słoma, bo to akurat to zboże nie ma takiego czegoś. Nie ma tego. Ale owies, jęczmień, pszenica to tam ma. Tam już słoma się sypie. Akurat no... Tak to już jest. Czekajcie, nawrócę dobrze, żeby sobie nie przypierdzielić w nic. No i jedziemy. Jest już ciemno. Oczywiście. Tutaj też ta łąka tutaj jest obok. To tutaj przeważnie jak wejdziecie sobie w menu sklepu, jak sobie otworzycie sklep, kupicie jakąś maszynę, to ona się respią tu na tej łące, bo tu jest akurat sklep. Już 22 minuty leci na odcinku, bo przeważnie jak mam taki odcinek, to mi kurde przesyła się prawie godzinę, film mi się przesyła tak 45 minut albo jedną pełną godzinę czy półtorej godziny. Rzepak jest takie zboże, że wiadomo, rzepak sobie można wykorzystać do olejów roślinnych, do oleju kujawskiego, ale rzepak to wiadomo, czarny jest, można produkować oleje różne, wiadomo. Ale rzepak to kurczę, nie wiem, jest taki, jak rzepak rośnie na polach, jak ja kiedyś widziałem, jadąc kiedyś samochodem przez różne tam, widząc za oknem samochodu, rzepak to takie żółte było na początku, ale jak on rósł, bo później już był taki ciemniejszy, no bo to już był dojrzały rzepak, który był już do zbioru gotowy. Rzepak też jest w ogóle bardzo przydatną, jest bardzo przydatnym zbożem do produkcji, wiadomo, tam olej roślinnych przede wszystkim. Widzicie, tutaj grzyby rosną na koniec. Tutaj, o, taka teksturka, nie? Są chyba jakieś te białe muchomory. Popatrzcie, już mam 50 nasypaną, ale wiecie, ja już sobie mogę skosić już od razu wszystko, już skoszę do końca, albo dobra, sypnę sobie. Dobra, latareczkę sobie zaświeciłem i idę do ciągnika. Patrzcie, oczywiście, no, światło niech ma z tyłu. Światełko ma z tyłu na kabinie przyczepione. No i podjeżdżamy sobie. No i czarne zboże, patrzcie. O, widzicie? To jest rzepak. Czekajcie, ja sobie do przodu podjadę, bo ja tak robię, żeby się to zboże rozprowadziło na przyczepie. Ale ten rzepak, widzicie, taki czarny jak smoła jest. Czekajcie, sprawdzę, czy da się tutaj pracownika zrobić. Da się zatrudnić, bo ostatnio zatrudniłem, to mi kosił jedno koło. Czekajcie. Ty, da, jedzie sobie. Bo mam nadzieję, że nie będzie miał problemu z... że jak będzie zawracał. Czekajcie. On już kosi sobie tutaj. O. O, akurat
Jest taki murzyn kosi. Murzynek kosi mi w kombajnie. Zobaczę, czy on nie będzie, ten pracownik nie będzie miał problemu z zawróceniem sobie na drugą stronę. Chętnie bym zobaczył, czy nie, on nic nie wywinie jakiegoś, kurde. Jest. Zobaczmy, o, już zaraz będzie nawracał. O, nawraca ładnie. No, dawaj, dawaj. O, tak. No, dawaj na prawo kręć. Dawaj na prawo. O, no. No pięknie, no jednak pracownik się dobrze spisuje. To ja już sobie, wiecie, czekam, aż on już dokończy to koszenie, już zaraz wsypię na swoją przyczepkę ten rzepak pozostały i jedziemy do skupu go tam sobie sprzedać. O kurde, coś go zablokowało. Zaraz zobaczę, co go cholera zblokowało. O, i wyszedł. A to gnój, ale głupi. Dobra, ja już nie będę pracownikami tutaj robić. Bo widzę, że oni nic kurde nie robią. Oni kurde są nieogarnięci. Są ci pracownicy niektórzy w farmingu. Dobra, już sobie skoszę do końca i zaraz jadę zwieźć i kurczę. Odstawię maszyny, bo już kurde noc się zbliża. No, 60 cały czas, silnik włączony, ale niech chodzi, patrzcie jak ładnie kopci sobie, znaczy, ale one tak kopcą te silniki na ropę, wiadomo, diesla, ale mi to nie przeszkadza, kopcenie. A później pokażę wam kiedyś, że w farmingu też można mieć motorek. Pokażę wam kiedyś, że kupię sobie kiedyś taki motor w farmingu. Kiedyś pokażę wam taki motocykl. Oczywiście. Kiedyś wam pokażę. Dobra. Sypiemy sobie na naczepkę. Dobra. Dobra, okej, okay. To już sobie zawrócę. To wiecie co, na razie kombajn sobie zostaje w nich. Tak. Jadę szybko zawieźć sobie to zboże. Jadę ten rzepak syna do skupu sobie zawieźć. Ciemno aż, widzicie jak jest w środku ciągnika, jaki stach ciemno. Zaraz wracamy już. O, kukułka dalej sobie kuka. O, tak? Dobra. Dobra, nawracam. Dobra, już daję kierunek. Już wjeżdżamy na moją gospodarę. Czekajcie, bo chyba za daleko zajechałem. Dobra. Sobie zaparkuję ją tutaj, tą przyczepę. O, świnie akurat. To dźwięk świń, bo tutaj dodali te dźwięki świń akurat. Nie takie dodali specjalnie jako, wiadomo, dźwięki gospodarstwa. Dobra, to już sobie stanę gdzieś bokiem. Dobra, to idę po kombajn. No bo tam cały czas stoi włączony silnik.
oczywiście jeszcze ma dalej założony stół, znaczy nie, wygaszony jest, silnik jest wyłączony. A już później pewnie mi zniknie ten stół do rzepaku, jak po włączeniu ponownym, no kurde mać, pieprzone słupy, nie? Głupie, ja bym je bym wyciął piłą, ale się nie da, bo to są akurat rzeczy, których się piłą nie da ściąć. Czekajcie, jakoś muszę dać radę. Ja tyłem wjadę, bo kurde, nie dam rady inaczej. Wjadę tyłem tym kombajnem. A tu się światło świeci, to chyba w 60 zostawiłem otwarte, znaczy włączone. Dobra, to już się wycofuję. O, w kombajnie też jest tylne. I sobie tutaj zajadę. Okej. Okay. Wyłączę 60. Dobra, no to dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, zostawcie lajka i suba. Do następnego odcinka. Na razie.